Pasuje mi. Na 100 dzień moich 24 urodzin. Dzisiaj jedziemy z Igą po torta, jakieś balony, będziemy robić jakieś ładne zdjęcie, roleczki. Ja się teraz napawam tymi pięknymi promieniami słońca przy mojej porannej kawce i powiem wam, że kawunia smakuje dużo lepiej. Plus 100 do smaku dzięki temu słońcu. Sprawdzałem pogody i nie miało takiego słońca być. Miała być taka totalna depresja na niebie, a jednak chmury się rozstąpiły. Bardzo się cieszę. Jaki piękny świat, gdy się ma 20 lat. I tutaj taka gwiazdka. 4. 24. No ale prawie to samo. To będzie fajny dzień. Zdrówka. Ale ładne torty. Który ci się podoba najbardziej? Tamten taki czekoladowy posypany. Słuchajcie, przyszły rzeczy związane z urodzinami. Serwetki zamówiłaś? No, brakowało do zamówienia. Marker? Okej. Okay. Taśma, ohoho. Nie, no dobra. Fontanny. Całuszka. One są dwa różne kolory? No. Ale przypał. Powiem, że tak miało być. Nie, no jak oni tak zrobili? Przecież dali dwa różne kolory. Tak. Nie no, zobacz. Patrz tu. Są takie same? Są takie same według mnie. Widać to. Są takie same. Po prostu ktoś źle zaprojektował tą grafikę jakoś nie, tak. Nie, bo po prostu oni co jakiś czas je wymieniają, te grafiki. Okej. Okay. Albo na przykład to po prostu poszedł inny druk, nie? Nawet tu widać różnice w kolorach tego nawet. I tu może po prostu faktycznie przestrzennie się zrobiło na całym tym dym. A drugi taki butelkowy. Czekaj, nie taki wiek. O. Tak, ale są takie same, git. Zaraz przestanę lubić te vlogi urodzinowe, bo to każdy z nich kolejny to jest jakaś nowa liczba tutaj, nie? Nice, jeszcze pokażę wam torta, jakiego wybrałem. Gdzie on jest w lodówce? No. Tak się prezentuje. Jest to tort o nazwie tiramisu. O smaku też. Chyba. No chyba tak. Nie no, ładnie pachnie. Włożymy tu zaraz świeczki, zrobimy fotę i nagramy rolkę. I trzeba te balony napompować. Do tego posłuży nam butla z helem. Przetestujemy, czy działa. Zaśpiewam wam coś po helu. Na wystawie w szary dzień widziałem twoje złote dłonie. Może kiedyś mi je dasz, może kiedyś mi opowiesz. To powiesz mi, że nie chcesz. Działa, zaraz będziemy pompować balony. Okazuje się, że tylko w tym jednym była rurka. W tym drugim, mimo tego, że kolor jest na szczęście taki sam, to rurki nie było. No, ale jest chociaż ta jedna, nie? Inaczej byśmy mieli problem. No, ja miałam jeszcze zostawione z innych. A, to git. Podny kolor. Butelkowa zieleń. Jeden z moich ulubionych kolorów. Tu wygląda jak ten, jak worek na śmieci. Jest drogi worek na śmieci. Drogi i mało praktyczny. Ale te z 500 jeszcze zostały, wciąż się trzymają. No. Trzeba mieć dużo pary w płucach, żeby napompować te balony. Jak się zbyt dużo powietrza próbuje naraz wpompować, to w głowie się kręci. No. Pasuje mi. Dobrze. Twój wiek, Iga. No, twój też. Jest jedyne dwa miesiące w roku, w którym jesteśmy z Igą w takim samym wieku. Niecałe dwa miesiące, no. Robimy test. O ty! Jasną gwiazdą na twym niebie jestem ja. Patrzcie. Osiągniesz to? No, pokaż. To jest ta właśnie jasna gwiazda na niebie. No! Ładne. Jak nitka i igła. I zawiń. Tu? Może być. Super. No.
Dobra, ja to robię. No ja dziebrzy, tylko zobacz. No bo zostawiłeś. Siedzi. To jest ten. To jest każde dziecko z rodzicami na festynie. Z tymi balonikami. Mamo, tato. Kiedyś miałem taki na festynie. Pamiętam. Kiedyś. I mi odfrunął. Trzeba uważać. A co to tam przyszło? Magaść. Balony. Wszystko napompowane. Słuchajcie, dostałem prezent od Igi. Teraz przyjechała pani kurier. Tak w przerwie pomiędzy zrobieniem tych zdjęć jestem bardzo ciekawy zobaczyć, co tutaj jest. A może być napisane na kartonie. To nie patrzę jeszcze. Ej, poczekaj chwilę. Możesz zabrać to czarne wszystko. Czego się tu spodziewać? Co? Już wiesz? Nie wiem. Wiem, co to jest. Wiem, co to jest, moi drodzy. Domyślam się już, co to jest. To jest faktycznie chyba w ogóle do góry nogami. No, widzę po nazwie, że jest na górę nogami. Faktycznie to jest coś, co bardzo chciałem. Jest to dla ludzi, którzy uwielbiają muzykę, takich jak ja. Gramofon. Tak się domyślam, że to jest gramofon. No, zobacz. Ulala. Mógłby teraz tutaj nam jakiś Elvis Presley, wiesz, przygrywać, jak będziemy te balony. Ależ to w ogóle ładnie wygląda. Powiem wam tak szczerze, że ja nawet nie wiem, jak to obsługiwać. Ja nigdy w życiu nie miałem gramofonu. Co lepsze, nigdy w życiu nawet nie słyszałem, jak brzmi dźwięk z gramofonu. Nie mam doświadczenia. O, tam chyba jakiś prezent dodatkowy widzę. Ja już nie wiem, od czego to zacząć. No to teraz jestem ciekawy, jaka tutaj muzyka zagości. Czyżby to... Ja obstawiam tak, Elvis Presley to będzie na 95%. Jest i on. Jest i on. Słuchajcie. Elvis Presley. Ale to jest dużo piosenek w ogóle. Aha, bo to jest kilka płyt w jednym. Dobra. Bo jedna taka tarcza płyty mieści, no nie wiem, tu widzę na przykład 9 piosenek, więc zdziwiłem się, że jest ich tutaj aż z 50. Po dwóch stronach. Po dwóch stronach, tak. Can't help falling in love. O kurde, ale to jest zajebista płyta w ogóle. Bo tu ma wszystkie takie konkretne piosenki Elvisa, nie? Kolor jeszcze ma. Taki bordowy, ładny kolorek. Elvis Presley, I'm gonna try something new. Glenn, nie, mega dobre to jest. Trochę gorsza, ale trochę... No tak myślałem, że to będzie Elvis Presley i Krzysztof Krawczyk. Pamiętam ciebie z tamtych lat. A widzisz, ja dzisiaj Krzysia jeszcze włączyłem w aucie, jak jechaliśmy po tego torta. A jest jeszcze coś. Światła ramp prowadzą mnie przez świat. To co tutaj mamy też? No. Honduras. 100% arabika, kawa z Hondurasu oraz płyta. Dziękuję bardzo, mamo Igi. Pozdrawiam z tego serca. Ale ciekawe, jaka płyta. Teraz słuchajcie, to się uruchomiła cała jakby procedura dobrych prezentów, bo teraz po prostu dobra płyta winylowa to będzie dobry prezent dla mnie. James Arthur? Nie. Shawn Mendes? No dobra, zobacz. Mrozu! Moi drodzy! Ale to jest kotur! Zobaczcie, jaka w ogóle ładna płyta. Ja bardzo polubiłem twórczość Mroza, zwłaszcza w tamtym roku byłem na dwóch koncertach w Gorzowie Wielkopolskim na początku, no w lipcu, a później, dwa tygodnie później w Zakopanem, bo też byłem na akcji Czyste Tatry i był Mrozu. Niesamowite, w ogóle Mrozu jest niesamowitym artystą. Bardzo sobie cenię, bardzo lubię, także super.
spoko też piosenki na tej płycie, nie? Bo masz różne. Dzisiaj nawet słuchałem Mgły. Dzisiaj jak się kąpałem, to słuchałem Mgły. Dobra, jestem najbardziej ciekawy w ogóle, jak to brzmi. Wokół gęsta mgła, mój smutek. Wypiję. Tak, nie znam w ogóle, czy wybrałam dobry. Teraz tutaj się znajdą jakieś specjaliści, którzy powiedzą, że... W ogóle brzmi taką. Nie słuchamy specjalistów. Manualne. To nie jest automatyczne, tylko manualne. Okay. Podobno, jak być taki świwy już, bo oni wolą, wiesz, że było manualnie, więc musisz sam się nad tym pobawić. No, to jest duża zabawka po prostu dla ciebie, ale w sumie to spoko, to lubisz tak. Fajnie, fajnie, no. Udało mi się położyć ten talerzyk, on się ładnie obraca. Teraz włożymy płytę i zobaczymy, jak to brzmi. Dobra. To się chyba robi tak. Muzyka leci, ale czy to tak ma być? A spróbuj podłączyć to jakiś do czegoś, do głośników. Myślisz? Dobra, już wszystko wiem. Po prostu do tego gramofonu muszę dokupić dodatkowo jakiś wzmacniacz, głośnik czy coś, co będzie w stanie mi po prostu trochę ten dźwięk tutaj wyjściowy wzmocnić. Wydaje mi się, że i tak mimo wszystko wszystko zrobiłem w miarę dobrze. Tutaj trzeba to w ogóle wyważyć, ale ja to chyba zrobiłem w miarę okej, chociaż to się raczej w tę stronę robi, o. Ja to sobie, słuchajcie, jeszcze dopracuję i najwyżej w innym vlogu zajmiemy się tym i spróbujemy to podłączyć tak, żeby brzmiało bardzo fajnie. A teraz to się dowiedzieć. 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam. Nie, a 100 lat, pięknie. Nie żyje nam. A sto Mateusz. Dziękuję, Szymek. Dziękuję bardzo. Fajnie. Ładnie zaśpiewane. Nawet nie wiedziałam. Że co, że zaśpiewa? No. Nie. A, nauczył się. A bo my rolkę nagrywamy, tak? Tak, to jest rolka. A fota jest tam. Dobra, porobione. Życzenie pomyślane. Pomyślałeś? Nie, zapomniałem. Naprawdę. Daj jeszcze raz, bo się nie spełni. No. Czekaj. Myślę, że skończyły z tego wszystkiego. Powiedziałbym na głos swoje życzenie, ale nie powiem, bo tak się nie robi, bo inaczej się podobno nie spełnią, więc... Tak. 24 lata, jak jeden dzień, świeczuszki zdmuchnięte, oczywiście z pomyślanym życzeniem, fotki porobione, rolka pewnie też jakaś z tego będzie, idę to oczywiście teraz wszystko szybko obrobić. No nic, Iga, trzeba zaraz pokroić tego torta. No czekam, żeby kawę wypić. Skosztować go. Kawka przy torcie. Już nam w ogóle słońce zaszło, ale przed chwilą przez jakąś godzinę, słuchajcie, odbierałem różne telefony od... Więcej chyba. Więcej niż godzinę? Wszystkie telefony, słuchajcie, od swoich bliskich, za co bardzo dziękuję, bo zawsze takie życzenia w urodziny są bardzo miłe i fajnie, że ktoś pamięta o mnie. Ale muszę teraz oddzwonić. Fotka przerobiona. Właśnie za chwilkę wrzucam ją na Instagrama, Facebooka i tak dalej. Mam nadzieję, że spodoba wam się. Idę po kawkę, ale zapach świeczek. Dosłownie tak, jakby ktoś jakieś urodziny tutaj miał. Dosłownie tak jak kiedyś na jakichś różnych salach zabaw dla dzieci organizowało się właśnie takie różne urodziny, to wszystkie dzieciaki zbierały się w jednym momencie, żeby zaśpiewać 100 lat i właśnie to jest ten zapach. Nagle przeniosłem się, słuchajcie, myślami do sali zabaw z 2005 roku. Pamiętam, kiedyś miałem takie urodziny. Czuję to. Ależ tyś głośny jesteś. Życie się tu leje. Głośny ten ekspres, ja wiem. On jest taki głośny właśnie. Zapomniałem włączyć kamerę, a już skosztowałem tortu. Chciałem po prostu przy was jakąś reakcję. Powiem wam tak. Daję radę. Jest to tort o nazwie tiramisu. Myśleliśmy jeszcze o takiej bezie, tylko że ta beza po prostu z wyglądu była trochę biedna, tam gdzie byliśmy. Może i smaczna, ale z wyglądu biedna. Albo jeszcze myślałem o takim torciku. O takim. On jest taki ciemny i może by nawet spoko wyglądał na zdjęciu, ale to też jest git. Kawka do tego.
Pierwsza kawałek od 24 latek była dzisiaj. No, była. Pierwszy tort. Pierwszy jakbym ja. Pierwszy i ostatni. Kolacja. Sushi. No i fajnie. Słuchajcie, do tego jeszcze wszystkiego przygrywałby nam ten gramofon, który już tutaj trochę ustawiłem, ale okazuje się, że faktycznie muszę po prostu kupić jeszcze kolumny i wtedy będzie w ogóle bajka, ale mega, mega zajawa w ogóle. Bardzo mi się podoba. Smacznego. Rzadko kiedy to robię. Jak wiesz, bo masz nieroztagowane, to musisz się śmiać. Kto się będzie śmiał? Mi tak zawsze jest lepiej, bo one teraz są jak takie sprężynki. Jak dla dzieci. Tak, jak dla dzieci. Rzadko kiedy jem z wasabi, bo to jest bardzo ostre. Ale dzisiaj zrobię taki wyjątek. Sobie zanurzę, nawet tak soczyście bym... O Jezu! Nie, dobra, przesadziłem. To takie, wiecie, za karę, że mam 24 lata. Mogłem dać więcej. Bym miał jeszcze bardziej przyczyszczone nozdrza. Mega. Jak trzymać pałeczkę? No nie nagrywaj tego. Nie no. To szósty punkt. O, idealnie. Widelec. Ja właśnie lubię ich nie rozłamywać, bo wtedy one mają taką sprężystość. I zobaczcie, ja po prostu biorę tako. One mi się sklejają. Tako. One się zamykają. I jest. Nawet nie trzeba nic robić. Mega sposób. Udało się! No i po tej kojącej zmysły sesji słuchania Krawczyka, Mroza, Elvisa Presleya idę właśnie włączyć live'a, bo jest już godzina 22:08. Live'y codziennie na TikToku, Emcia Wlowski, zapraszam, codziennie po 22:00 się tam widzimy. No i oczywiście myślę, że jeszcze odezwę się do was tutaj na vloga już po live'ie i zakończymy go sobie wspólnie. Balony zabraliśmy, nakleiliśmy je na szafę, bo to będzie tło do dzisiejszego live'a. No i oficjalnie ten dzisiejszy dzień się zakończył, właśnie skończyłem live'a, jest godzina 33 minuty po północy. Było świetnie, było naprawdę, słuchajcie, wyrąbało mnie normalnie z kapci. Co prawda nie miałem ich nawet na sobie, ale gdybym je miał, to nawet nie wiedziałbym, gdzie teraz są. To jest taki piękny kubeczek, który pokazywałem wam wcześniej we vlogu i dzisiaj nawet postać z tego państwa zawitała na tego live'a. To był live kompletny, słuchajcie, no było przepięknie. Bardzo wam dziękuję za to, bo naprawdę sprawiliście, że te moje urodziny dzisiaj były wyjątkowe. A ja jeszcze chciałbym na koniec otworzyć z wami paczkę od Magdy, która wysłała mi ją kilka dni temu, ale stwierdziłem, że po prostu poczekam kilka dni i otworzymy sobie to razem na tym vlogu urodzinowym. Magda jest moją fanką i no zobaczymy, idziemy to otworzyć właśnie. Chipsiki na czarną godzinę. I nie tylko chipsiki na czarną godzinę. Happy birthday! Ojej, to nawet nie tylko chipsiki i nie tylko to na czarną godzinę, jak się okazuje, to jest całe pudełko słodyczy. O, czy kręcę. Słodycze, baterie zawsze się przydają. Puchar. Życzę ci dużo szczęścia, uśmiechu, radości, zdrowia i spełnienia marzeń. Ja to wszystko biorę, bo mi się to przyda. Te życzenia. Gitarka handmade. Co tu? Gitara. To jest chyba jakaś figurka gitary. Zobaczcie, jaka ładna gitara. Elektryczna ogólnie to jest. A, i to ma stojak. Prawie jak prawdziwa. Bardzo ładne, podoba mi się. Pod górę idę, wspijam się. Są jeszcze jakieś takie dwa tajemnicze kartony. Pierwszy z nich zawiera jakąś tajną paczkę. Ależ tutaj Suspicious Minds będzie nam przyświecał, słuchajcie. Elvis Presley, Suspicious Minds. Elvisa kurwisek. And we can build our dreams on suspicious. To trzeba podłączyć, zaraz wam pokażę. Normalnie jak w Las Vegas. Because I love you too much, baby. I don't you know I... O! O proszę! 3 marca narysowane przez Magdę, moi drodzy, ja. Wystawa Mateusz Ciawłowski. To jestem ja na deskach teatru, a w zasadzie na krzesłach teatru, bo akurat to jest zdjęcie, kiedy siedzę w Teatrze Gorzowskim. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło, słuchajcie.
To jest oczywiście mój najnowszy singiel, możecie go posłuchać na moim głównym kanale muzycznym. Wystawa Mateusz Ciawłowski, mam nadzieję, że wam ta piosenka się spodobała. Wszystko co dobre szybko się kończy. Skończyły się moje urodziny, także również kończy się ten vlog. Zostawcie jakąś łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał po więcej tego typu materiałów. No i jakoś ładnie skomentujcie, bo te komentarze super się czyta. Dziękuję za wytrwanie do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dla mnie ten dzień był naprawdę wyjątkowy, więc superowo, że mogliśmy go spędzić razem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pa! A jeszcze w ogóle zapraszam na mój Instagram, mciawlowski. Tam dużo treści muzycznych, aktualności i te sprawy. Opowiesz mi, że nie chcesz dłużej tak. Za życia będę biec przez świat się pchać. Wstaje nowy dzień, jeszcze jeden dzień. Czy uleci jak wiatr, czy nadzieję nam da?